Dzisiaj jesteśmy drugi raz w tym roku na działce, żeby coś porobić. Już tam Damian wychodzi. Pracy jest sporo, więc powoli zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie zakładanie naszego ogródka warzywnego. Ja zaraz Wam pokażę, bo już troszkę zaczęliśmy. Za pierwszym razem położyliśmy jedną plandekę. Dzisiaj będziemy dokładać kolejne. Plan jest taki, żeby zrobić tutaj ogródek bez kopania warzywny, żeby było troszkę łatwiej. Skoszone oczywiście było na jesieni, a teraz kładziemy plandekę, żeby to, co jest pod spodem, już się rozkładało, kompostowało i później mniej nam przerastało w tej początkowej fazie zakładania takiego rodzaju ogródka. Idziemy w tamtą stronę jeszcze jedną plandeką i myślę, że tu jeszcze będziemy układać kawałek. Także bierzemy się do pracy i rozkładamy drugą plandekę. Dołożyliśmy jeszcze jedną plandekę. Co prawda w trakcie rozkładania trochę ją tu zawinęliśmy. Stwierdziliśmy, że będzie trochę za długo. Będziemy poszerzać taras. Będziemy układać tą resztę płótek z lekkim stopniem. Więc odrobinę zmniejszyliśmy. Docelowo to miało być 10 na 10. Na razie jeszcze nie mierzymy. Nie była siana trawa. Będziemy może właśnie jeszcze tutaj w tą stronę troszeczkę dorównywać do poletka truskawek. No i zobaczymy, jak na ten ogródek w tym roku wyjdzie. Troszeczkę ziemi przywieziemy. Mam też skąd wziąć troszeczkę obornika kurzego. Poza tym mam jeden z tamtych kompostowników już gotowy do użycia. Ścieżki będziemy robić ze zrębek. W zeszłym roku też, gdzie się tam dało, to po prostu jeździliśmy. Ładowaliśmy, głównie Damian z moim tatą zasuwali łopatami, przewoziliśmy po prostu i usypywaliśmy tam z tyłu na rabaty, a teraz będziemy też wykorzystywać na ścieżki. Tu na pewno jeszcze się nic nie zaczyna dziać, bo my byliśmy z tydzień temu, zaczęliśmy przykrywać, także tam powolutku będzie się wszystko rozkładać, a my pod koniec lutego będziemy tu układać kartony. Później właśnie usypywać grządki i ścieżki. Na razie plan jest taki, że grządki będą miały 120 cm szerokości, a ścieżki 60, tak żeby swobodnie można było przejść. Może część roślin będę jeszcze w jakichś donicach wsadzać. No i żeby nam nie zwiała, bo u nas to lubi wiać. My mamy blisko bardzo do sekcji Śniartw i jesteśmy w tej chwili tam, gdzie widać na horyzoncie, to jest południe. Za mną północ, więc nam tutaj wiatr szaleje. Przykładamy trochę, żeby po prostu tych plantek zaraz gdzieś na działkę nie zwiało. No i myślę, że jeszcze przyjedziemy raz, to dołożymy tutaj taki właśnie wąski pas, żeby dorównać. Zaraz Wam pokażę. Tu są te truskawki. Widać też granice mniej więcej zasianej już trawy. No i to dzisiaj na tyle. Początek naszej przygody z ogrodem warzywnym bez przekopywania. Myślę, że będziemy pokazywać dalsze kroki, jak już będziemy tutaj tworzyć grządki.